Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym, chyba już szóstym odcinku z gry Skyrim. Dobra, przybyliśmy ostatnio do Jarla Białej Grani, który już chyba gdzieś uciekł stąd, bo jest noc. My sobie rozmawialiśmy z tym gościem, więc na razie może sobie stąd pójdziemy. Która godzina jest? Jest godzina 12:27 rano, czyli jest noc, po prostu jest w pół do pierwszej w nocy. To jest tak dziwnie, że nie ma godziny 00 i minuty, tylko po prostu jest 12, nie? Także dobra. Co możemy w takim razie iść zrobić w nocy? Możemy iść do Jorvaskr, porozmawiać z towarzyszami, bo mamy też takie zadanie, prawda? Zadania. Czarny głaz, szpon i różne. Przekaż solę mrozu Arkadii oraz porozmawiaj z heroldem towarzyszy. Proszę bardzo, bierzemy sobie herolda towarzyszy. Ostrożnie. Jak tam nasz udźwig? W porządku. Możemy cisnąć. Gdzie są... Czekajcie, źle idę. Tu. Właśnie. Zapomniałem, gdzie są towarzysze. A towarzysze są w Jorvaskr. O tutaj. Idziemy. Macie znowu swoje? Jestem takim samym lordem jak inni. Ale nie jest... Wow, biją się. Co jest? To było dziwne, bo oni powinni się bić cały czas w tamtym miejscu, a biją się tutaj. To jest co najmniej dziwne. Trochę krwi powinno oczyścić atmosferę. Mam nadzieję, że cię to nie przeraża. Kim są towarzysze? Najprostsze pytanie. Spytaj któregokolwiek głupca, a za każdym razem usłyszysz inną odpowiedź. Najemnicy, honorowi wojownicy, towarzysze broni, pijana hołota. Co człowiek, to inna opinia. Co to za kubek? Jestem tu dłużej niż większość z nich. Sam już nie wiem, jak brzmi odpowiedź. Mam tylko nadzieję, że się nie pozabijają. Jakie masz zdanie na temat wojny? To nie nasza sprawa. W kłótniach jarlów nie ma żadnego honoru. Co cię skłoniło do przystąpienia do towarzyszy? Podczas wielkiej wojny nauczyłem się władać orężem. Pod cesarskim miastem omal nie rozstałem się z życiem. Gdy było po wszystkim, wróciłem do Skyrim. Ale nie nadawałem się do niczego poza walką. Wędrowałem i wiodłem żywot najmity. Piekielnie dobrego najmity. Dobrze zarabiałem, miałem kobiety i trunki. Ale zatraciłem się. Umarło we mnie serce. Na szczęście znaleźli mnie towarzysze. Teraz mam o co walczyć. Honor moich braci i sióstr jest wart więcej niż pieniądze. Oczywiście nadal dobrze zarabiam. I trunków też nie porzuciłem. Czy mogę dołączyć do towarzyszy? Myślisz, że się nadajesz? Na twoje szczęście to nie ja podejmuję decyzję. Porozmawiaj z Kodlakiem. Kto wie, może jest dziś w dobrym humorze. Okej. W porządku. Pogadamy. Gdzie jest ten cały Kodlak? Halo, ktoś ty? Nie widziałem cię tu wcześniej. Mam rację? Czy kto my się znamy? Kto tu rządzi? Rządzi czym? Ja rządzę sobą, a ty rządzisz sobą. Jeśli chcesz do nas dołączyć, porozmawiaj z Kodlakiem. Okej, fajnie. Idziemy. A, świeża krew. Mam nadzieję, że wiesz, jak się zachować. Kto tu rządzi? Niedługo będę to ja. Tymczasem sprawami dnia codziennego zajmuje się Krąg, a doradztwem jako herold Kodlak. Skąd on się tu wziął? Nie wiem, to jest zbagowane czasem. Tak? To znowu ty? Tak? Tam chyba jest Kodlak. O,
tutaj, idziemy do Kodlaka, proszę bardzo. Ale ja wciąż czuję zew krwi. My wszyscy to brzemię, które musimy dźwigać, ale możemy to przezwyciężyć. Oczywiście ja i mój brat jesteśmy z tobą, ale nie wiem, czy reszta zgodzi się tak łatwo. Zostaw to mnie. Obcy wkracza w nasze progi. Kim są towarzysze? Twoje pytanie niesie ze sobą więcej, niż mogłoby ci się wydawać. To jedna z tych rzeczy, nad którą zastanawiamy się całe życie. Różnica pomiędzy szlachetną grupą wojowników i obdartą bandą skrytobójców jest cienka, jak krawędź ostrza. Ja próbuję prowadzić nas właściwą ścieżką. Okej. Co cię skłoniło do przystąpienia do towarzyszy? Podobnie jak większość z nas, tę rodzinę znalazłem po straceniu własnej. Przemierzyłem tę krainę wzdłuż i wszerz, ucząc się wszystkiego na temat mieczy i toporów. Byłem zaledwie chłopcem, ale miałem w sercu ogień dorosłego mężczyzny. Moje ciało wkrótce zdołało dorównać hartowi ducha. Mój poprzednik Askar znalazł mnie w Hammerfell. Służyłem tam jako ochroniarz dla jakiegoś paniczyka. Sprowadził mnie tutaj i zdałem sobie sprawę, że właśnie znalazłem dom. Pracuję, by przynieść honor tej rodzinie oraz rodzinie, którą utraciłem. Dla mojej matki, ojca i dziadka. Dla wszystkich sióstr i braci tarczowników. Rodzina i honor. To właśnie znaczy być jednym z nas, chłopcze. Dobrze. Jakie masz zdanie na temat wojny? Lepiej wystrzegać się polityki. Ja sam wolę bardziej osobiste starcia. No jasne. Dobrze, w takim razie chcę dołączyć do towarzyszy. Doprawdy. Pozwól, no, że na ciebie spojrzę. Tak, może. Pewien hart ducha. Mistrzu, chyba nie myślisz poważnie o przyjęciu go. Nie jestem niczyim mistrzem, Wilkas. Ostatnim razem, jak sprawdzałem, mieliśmy kilka wolnych łóżek w Jorvaskr. Dla tych, w których sercach płonie żar. Przepraszam, ale może nie czas na to. Nigdy nie słyszałem o tym przybyszu. Czasami przychodzą do nas ci sławni. Czasami mężczyźni i kobiety przychodzą do nas, szukając sławy. Nie ma to znaczenia. Liczy się wyłącznie ich hart ducha. I ich oręż. Oczywiście. Jak sobie radzisz w walce, chłopcze? Przede mną jeszcze wiele nauki. Właśnie o to chodzi. Wilkas się tym zajmie. Wilkas, zabierz go na dziedziniec i zobacz, co potrafi. Tak. Rozpoczęte do broni jakiś quest. Wow. Okej, idziemy trenować z Wilkasa w takim razie. On nas chyba nie polubił zbytnio, bo tak taki bardzo negatywnie i sceptycznie nastawiony był do nas. Dobra, wychodzimy. Idziesz? Tak, tu jest dziedziniec. Jest. Staruszek kazał mi się tobą zająć, więc weźmy się do roboty. Spróbuj się na mnie zamachnąć parę razy. Sprawdzimy, w jakiej jesteś formie. Nie martw się, wytrzymam to. Należysz do mnie! Nieźle. Może ci się uda. Ale na razie jesteś dla nas tylko szczeniakiem. Więc rób, co każę. Oto mój miecz. Zanieś Eorlundowi do naostrzenia.
Uważaj, ten oręż jest prawdopodobnie wart więcej niż ty. No i teraz traktują nas jak typowe popychadło. No ale no co zrobimy? Dobra, jest noc. Tak. Dokładnie. Idziemy się położyć w takim razie. I potem zajmiemy się w ciągu dnia kolejnymi sprawami. Pogadamy z różnymi ludźmi w białej granie i tak dalej. Jakieś wolne łóżko? Należy do kogoś? Należy do kogoś. Czy ja tu mogę iść spać? Co ci chodzi po głowie? Nie mogę tu nigdzie spać? Halo. Do następnego razu. Jeśli chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. No, Aela. Samemu i z Gramorowi nie starczyłoby cierpliwości, by zająć się tutejszym motłochem. Dobra, nie gadamy z nimi. Ja chcę iść spać, ale nie ma tu łóżek żadnych. Kurczę. Czytaj pieśń jakąś. Dunmerowie ze Skyrim. Sole ognia, pięknie. Oda do Tundroazów. Może nie. Dobra, nic tu nie ma. Ja chciałem tylko iść do łóżka się położyć, a widzę, że tu ciężko. Wow. Czemu jak otwieram drzwi, to wszystko leci? Wilkas śpi. To Farkas. Ty, nie zasłaniaj mi tu drogi. Dobra. Mów. Och, jestem tylko służącą. Zapewne chcesz porozmawiać. Kolb i smok. Dobrze. Z jednym. Towarzyszy. No nie pójdę spać chyba dzisiaj. Mam rację? Dobra, czekamy. 4 godziny. Żeby było rano. Zapomniałem, że mogę czekać w sumie. To też głupota moja, ale no dobra. Dobra, teraz tak. Wychodzimy stąd i idziemy po kolei. Najpierw do Kowala, tak? Żeby naostrzyć tą broń, o którą nas prosił Wilkas. Jest! Eorlund. Co cię tu sprowadza? Wilkas wysłał mnie ze swoim mieczem. Zgaduję, że to twój pierwszy raz w tych stronach. Czy Wilkas zawsze wysyła nowych na posyłki? Oj tam, nie przejmuj się. Kiedyś wszyscy byli szczeniakami. Po prostu nie lubią o tym mówić. I nie rób zawsze tego, co ci każą. U towarzyszy nikt nikim nie rządzi. Jesteś towarzyszem? Sam nie jestem towarzyszem, ale żaden z nich nie potrafi się dobrze obchodzić z kuźnią. A dla mnie to zaszczyt móc im służyć. Nazywam się Eorlund Siwowłosy. Pracuję w niebiańskiej kuźni. Najlepsza stal w całym Skyrim. W całym Tamriel. Tak jest. Ale ktoś musi tutaj rządzić. Nie wiem, jak im się to udało, ale dopięli swego. Od czasów Izgramora nie mieli żadnych przywódców. Odlak jest heroldem, swego rodzaju doradcą całej grupy, choć każdy mąż odpowiada za siebie. Każda kobieta też. Muszę iść. Chciałbym cię prosić o przysługę. Tak? Pracuję nad tarczą dla Aeli. Moja żona jest w żałobie i niedługo muszę do niej wrócić. Byłbym zobowiązany, gdyby ktoś zaniósł to Aeli w moim imieniu. Pomóc ci to przyjemność, chociaż korci, żeby dać to pierwsze.
Nie, dobra, będziemy mili. Dobry człowiek. O, mogę to wziąć. Okej. O proszę, kowalstwo nam wzrosło. I mamy poziom. Tak jest. Mamy poziom. I tutaj, proszę bardzo, jest drzewko teraz umiejętności. Na początek z każdym poziomem wybieramy sobie, jaki atrybut chcemy rozwinąć. Magię, zdrowie czy kondycję. Za każdym razem, jak wybierzemy jeden z tych trzech, dany atrybut zwiększa nam się o 10. Ja w pierwszej kolejności zawsze biorę zdrowie, żeby go było jak najwięcej. Tak jest. I co teraz sobie wybieramy? Tu są umiejętności, jakie możemy rozwijać. Ja zawsze brałem bardziej bitewne. Tak też pójdę w tym momencie. Broń jednoręczna, proszę bardzo. Fechmistrz. Broń jednoręczna zadaje obrażenia większe o 20%. Jak najbardziej. Bierzemy, proszę bardzo. Wychodzimy. I co teraz? Mamy tarczę dla Aeli. Teraz pytanie, gdzie jest Aela? Zadania. Sole może. Na razie dajmy. A, do broni. O właśnie, to. Dobra. Oddaj tarczę Aeli. Oki. Idziemy. Aela jest chyba tutaj. Czyli zaczęliśmy tak naprawdę wątek poboczny towarzyszy. To jest taka pierwsza, można powiedzieć, gildia, dla której będziemy robić zadania. Potem też jest gildia złodziei, gildia magów, tam Akademia Bardów, Mroczne Bractwo. No jest tego trochę i naprawdę będzie tutaj, będzie tego dużo do roboty, więc ja się bardzo cieszę. Będziemy długo w tego Skyrima grać. Ale teraz skupmy się na tym, co mamy faktycznie zrobić. Talerz leży na środku korytarza. Co tu się dzieje? Coś tam się dzieje dziwnego. Dobra, dajemy tarczę Aeli. Chcesz ze mną polować, musisz mieć szybkie nogi i jeszcze szybsze oczy. Aela jest fajna. Samemu Izgramorowi nie starczyłoby cierpliwości, by zająć się tutejszym motłochem. Ach, dobrze. Czekałam na to. Zaraz, pamiętam cię. Więc staruszek sądzi, że masz do tego serce. Zresztą? Widziałem, jak trenował na dziedzińcu z Wilkasem. Ach, tak. Podobno dostał od ciebie tęgielenie. Lepiej, żeby Wilkas tego nie słyszał. Myślisz, że sprostasz Wilkasowi w prawdziwej walce? Cię interesują przechwałki. A, człowiek czynu. Farkas pokaże ci, gdzie będziesz spać. O! Farkas! Ktoś mnie wołał? Oczywiście, lodowy muszczku. Pokażcie świeżynce, gdzie śpi reszta żółtodziobów. Nowa osoba? A, pamiętam cię. Chodź za mną. Pamiętam cię. Taki w ogóle... tak miał wywalony. Skio i Aela lubią mi dokuczać, ale to dobrzy ludzie. Zmuszają nas, byśmy byli jak najlepsi. Miło jest zobaczyć w okolicy jakąś nową twarz. Czasami robi się tu nudno. Mam nadzieję, że z nami zostaniesz. To życie bywa ciężkie. Tak jest. Kwatery są tutaj. Po prostu wybierz łóżko i połóż się na nim, jeśli ogarnie cię zmęczenie. No, to dlatego. Zawsze to robiła. A więc jesteś. Wygląda na to, że inni nie mogą doczekać się spotkania z tobą. Przyjdź do mnie albo do Aeli, jeśli będziesz szukać pracy. Gdy już wyrobisz sobie imię, Skior lub Wilkas mogą mieć dla ciebie jakąś robotę. Powodzenia. Witaj wśród towarzyszy. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia, mamy kłopoty na miejscu w twierdzy Białej Grani. Nic czemu nie dalibyśmy rady. Przemilczę to, co się dzieje w tle, więc po prostu spytam się, jakich kłopotów mogę się spodziewać.
Zwykła grupka bandytów. Tchórzy, którzy nie powinni stanowić problemu. Zajmę się tym. Doskonale. Nie okazuj im żadnej litości. Przy okazji, jeśli szukasz jakiegoś zajęcia... Schodź przy łódce w miejscu zwanym Ostoja Redoranów. Czyli to samo, co to zadanie. Dobra. Co tu się dzieje, to... Zanim cię przyjęli, byłam najmłodszą towarzyszką. Skyrim jest zbagowany. Chcę pokazać, co i jak. Zbagowany na moim komputerze. Tak jest. To łóżko jest wolne? Wolne. Podaż jest wolne. Zabiłam wczoraj nie... Dobra, mogę spać wszędzie. Wielka wojna. To nie. Też nie. Czy teraz mogę wszystko brać i nie będę już kradł? Chyba tak. Dobra. Mamy w ogóle zrobionego questa. Tak. Do broni. Oficjalnie dołączyliśmy do towarzyszy, więc fajnie. Okej, i różne. Zabij przywódcę bandytów. Dobrze. Dobrze. My się tym wszystkim pozajmujemy, ale najpierw idziemy do Arkadii dać jej solę mrozu, bo zostaliśmy poproszeni o to. Bierzemy to wszystko, bierzemy, posprzedajemy, będziemy bogaci, oczywiście. Po co ten pośpiech? Dobrze. Co to jest? Jestem dowódcą Straży Białej Grani. Okej. Okay. Już wiem. Szybko odpowiedź. O, zbieramy kwiatki. To jasne. Co to jest? Najlepsze kęski prosto z dziczy. O tak. Łowiectwo to moja wielka pasja. Dlatego właśnie otworzyłem z bratem sklep ze sprzętem do polowań. Zwie się Pijany Łowca i jest tuż przy bramie głównej. On zajmuje się sklepem, a ja prowadzę to stoisko. Oki, fajnie. Dobra. O, ciebie lubię. To dużo była moja czasu żona. Spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś chcę zarządzać gospodą, muszę nabrać doświadczenia. To była moja żona, jak kiedyś grałem. Gdy już zarobię nieco pieniędzy na handlu z kaszickimi karawanami, odkupię od Huldy gospodę pod chorągwianą klaczą. Dobrze, chcesz zostać kupcem? Zanim odeszli moi rodzice, powiedziałam im, że pewnego dnia zostanę najlepszym kupcem w Skyrim. Spotkałam się z jednym z przywódców karawan, Maadranem. Mówił, że pomógłby mi zacząć, jeśli przyniosę mu mamuci kieł. Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Może zdołam ci pomóc w takim razie. Możesz to dla mnie zrobić? Jeśli znajdziesz, co trzeba, nauczę cię paru trików w handlu. Dzięki temu łatwiej ci będzie trafić prawdziwą okazję. Super. Co wiesz o Khajiitach? To samo co inni. To kotoludzie z Elsweir. Świetni wojownicy, dobrzy kupcy. Z tego co słyszałam, Elsweir w ogóle nie przypomina Skyrim. Są tam tropikalne lasy i piaszczyste pustkowia. Brzmi okropnie. Wspominałaś coś o karawanach handlowych? Tak. Khajiitskie karawany zarabiają na życie handlem. To ciężki kawałek chleba. Skyrim potrafi dać w kość, nawet jak się ma dach nad głową, a co dopiero, gdy się żyje w ten sposób. Najgorsze, że nikt ich nie chce w miastach. Nie darzą ich zaufaniem. Rasizm? Dlaczego nie? Chodzi głównie o reputację. Wielu Khajiitów, by jakoś związać koniec z końcem, zaczyna parać się przemytem i kradzieżą. Paru odszczepieńców psuje wszystkim opinię. Wiesz, jak to jest. Odszczepieńców. W dzisiejszych czasach to stwierdzenie brzmi bardzo źle. Odszczepieniec. No ale dobra. Żegnaj. Kto ty jesteś? Charlotte Valentina. Dość mam zmartwień ze zwykłymi apsztyfikantami. A tu jeszcze ten Bart. Najgorszy z nich. Interesują się tobą mężczyźni? Nawet nie masz pojęcia. Oświadczała mi się połowa mężczyzn w Białej Grani. Niektórzy nawet byli kawalerami. Nigdy tego nie zrozumieją. Żaden bukiet kwiatów, żadne słodkie słówka nie zmienią mojej decyzji. W tej chwili liczy się tylko moja córka Mila.
Żaden mężczyzna nie stanie między mną a moją córeczką. Ciekawe. Ktoś ci sprawia kłopoty? Co ten Bart Michaelo mnie wygaduje? Sam się prosi o sztylet w Grdykę. Słyszałam, jak się przechwalał pod chorągwianą klaczą, że okiełzna mnie niczym nord ujarzmiający dzikie zwierzę. Może Mike inaczej zareaguje, jeśli porozmawia ze mną. Mike, Michael, nie Mike, co ja mówię. Jeśli chcesz spróbować, droga wolna. Ale nie sądzę, by cokolwiek mogło trafić do tej jego pustej czaszki. Okej. Dobra. Pamiętaj, codziennie o tej warzywa. I jeszcze ty chodź, babeczko. Drobiazgi i świecidełka na sprzedaż. Wszystkie wykonane przez najlepszego kowala w Skyrim. A kto nim jest? Takie pytanie może zadać tylko ktoś nowy w tym mieście. Mój mąż, Eorlund, zajmuje się niebiańską kuźnią Jorvaskr. To sala biesiadna towarzyszy. W 9 dzielnicach nie ma lepszego kowala. Zapytaj go o jego pracę. Tylko o tym można z nim porozmawiać. No, i może jeszcze o tych nadętych, cuchnących łajnem dziecięta wojny. Dziecięta wojny? Nawet mnie o nich nie pytaj. Puszczą się, jakby byli jakoś wyjątkowi. Oczywiście mają pieniądze, ale nie mają za grosz honoru. Siwowłosi to nazwisko napawa dumą. Pochodzimy z Białej Grani, mamy bogatą historię. Co masz na sprzedaż? Dla niektórych to nic. Dla mnie jednak jest bardzo. Okej. Tyle. Tyle. Dobra, chodźmy szybko, bo się tu zagadaliśmy do tej Arkadii i te sobie zanieść. I kończymy na dziś. Masz bladą. Wybornie, wybornie. To do specjalnego wywaru, nad którym pracuję. Eliksiru miłosnego, jakiego świat nie widział. Może wypróbuję go najpierw na farangarze. Och, ale ty przecież czekasz na wynagrodzenie. Proszę. Te mikstury powinny się nadać. Okej, dostaliśmy parę mikstur. Fajnie. Dobra. Będzie ci potrzebne lekarstwo. Dobra. Tyle byłoby na ten odcinek, bo już odcinek trochę trwa. To na początek tak. Może nie jest jakoś bardzo ciekawie, bo dużo tutaj rozmawiamy, ale to też dobre, bo dowiadujemy się o tym świecie, jak to funkcjonuje, kto jest kim i tak dalej. Mi się to podoba. Będzie git. W następnym odcinku, myślę, będziemy dalej łazić po Białej Grani i tam coś, wiecie, gadać z ludźmi, jakieś zadania od nich brać. A potem wyjdziemy poza miasto już i będziemy odkrywać tereny. Poekspimy trochę i idziemy do Czarnych Głazu. Także póki co wielkie dzięki wam wszystkim za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.